Proszę Państwa, zaraz wystąpią ludzie, którzy byli pokrzywdzeni. No, w tej kamienicy, w związku z kamienicą Poznańska 15, tak? No tu. Ale to nie jedna kamienica, gdzie ludzie byli nagabywani, molestowani, prześladowani, mobbingowani, proszę Państwa. Cuda nie widy. Wyganiani z mieszkania z 8 za metr kwadratowy miesięcznie, 60 za metr kwadratowy miesięcznie, że ludzie już tak panicznie się bali, że pouciekali z tych mieszkań. No jakiś procent oczywiście. Także jaka manipulacja, Państwo zobaczą, z jednej strony, jaki to brak gościnności, to nawet nie ma co gadać, że tu chodzi o jakąś gościnność. Jakie to chamstwo. No, także gościnności to nawet ani na 5%, ani na 1%, bo ta sytuacja lipska jest tak okrutna, ta sytuacja lipska jest tak tupeciarska, proszę Państwa, że teraz ona będzie musiała zrozumieć, że jak kurczaczka matka przyjedzie, będzie leczyła się w szpitalu, no to może i miesiąc tu mieszkać i na łóżku spać, a Lipska będzie spała na podłodze, tak jak kiedyś, gdy w drzwiach spała, w przejściu, w butach, no w pachnących, śmierdzących, różnie to było. Ale jak się to poruszyło, no to na pewno to nie były przyjemne zapachy w momencie, kiedy Janek Witek Maciej w nocy o 12 wychodził na pety, bo ona, ta sytuacja lipska, zła, nie przyniosła mu tych papierosów, nic, no to musiał wyjść o 12 w nocy i pozbierać jakieś pety, bo przecież palacz bez papierosa żyć nie może, pijak bez wódki żyć nie może, proszę Państwa. No, palacz z palaczem się dogada, pijak z pijakiem się dogada, ale syty z głodnym to chyba się nie dogada. Także, proszę Państwa, bądźmy gościnni, róbmy jeść ludziom, dajmy im jeść, bo jeść się chce, dajmy im troszeczkę pomieszkać. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, niekoniecznie z Torunia nadajemy, proszę Państwa. Nasze radio dociera wszędzie, przez internet, i ludzie też prywatnie słuchają z taśm, mają te taśmy i te taśmy, jak im się coś podoba, no to jest propozycja, no, wpakuj to w internet i ludzie to robią, jak się im to podoba. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, zaraz będziemy mieli coś na temat wypowiedzi mieszkańców kamienicy Poznańska 14. Tutaj różne takie strypy robi Radio Maryja. Jest współfinansowane przez PZU. Pamiętajmy o zabraniu dobrego humoru, uśmiechu na twarzy i życzliwości do innych. Spotkajmy się w Toruniu i to już w najbliższą sobotę. Proszę Państwa, my nie chcemy słuchać starych przebojów i aż coś stuknęło. Po co nam słuchać przeboje, żeby leciały sprzed 50 lat? Także to jest niezrozumiałe, też jakieś manipulacje. To są ludzie, podejrzewają, że chcą, żeby wrócił komunizm albo żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej. No to nic już nie jest możliwe z tego, co było, bo nawet nie da się wejść drugi raz do tej samej rzeki. No, proszę Państwa, widzieć. Także czekamy na wypowiedzi, proszę Państwa, mieszkańców kamienicy Poznańska 14 w ramach festiwalu, bo tego festiwalu u nas tutaj jest tyle, co jest, i z tego punktu widzenia, z tych 5%, z tych 2, 3, 4 omawiamy sytuację całą w Europie, że i
sytuacja Lipska jest fatalna. Mówiła, że wszystkie banki są żydowskie, że mafie są żydowskie. Ja powiedziałam od razu, że żydowsko-watykańskie. I tutaj też mieliście Państwo całe mnóstwo rzeczy i historii. Co do historii, rzeczy, co do historii śmierci papieży, oto one